Pieniądze do puszek zbierane są na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, krakowskie hospicja czy ekshumacje żołnierzy wyklętych. Również nagroby Polaków w Wielkiej Brytanii udzielone za duszę za wywoty zastępcze. Na lotnisku cmentarzu Garesbrück 1600 polskich grobów wynosi ich grób Tadeusza Bora Komorowskiego. Po odzyskaniu w Polsce niepodległości jego ciało zostało pochowane na cmentarzu na Pomorskach. Jednak wciąż Polacy zapalają znik na jego grobie w okresie Wszystkich Świętych. W Polskim Radiu Anna Gałanci z organizacji Poland Street. Na Kensalgreen spoczywa Paweł Edmund Strzelecki, odkrywca australijskiej Góry Kościuszki. Z kolei na południu na cmentarzu Brompton leży Stanisław Tyszkiewicz. Był polskim arystokratą, ale był przede wszystkim wynalazcą. Tłumaczy nam Dariusz Latuszkiewicz, przewodnik po Londynie. Pośród projektów Tyszkiewicza zszywacz albo przedwojenne samochody Stetysz. Bardzo wysoko oceniony i w Paryżu, i w Brukseli, podczas rajdu Monte Carlo. Są też polskie ślady sięgające dalej w przeszłość. Na Highgate znaleźć można polską kwaterę o nazwie Wzgórze Orła Białego. Spoczywa tam choćby Stanisław Worzel, wielka figura emigracji XIX-wiecznej. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Nie można dokładnie ustalić, ile polskich cmentarzy znajduje się na terytorium Rosji. Historycy mówią o tysiącach, dodając, że o części z tych nie pamiętam. W Katyniu, Noje, Ostaszkowie, Berjazanie czy Samarze spoczywają Polacy, a polscy oficerowie zamordowani przez stalinowskich oprawców. Na cmentarzach w Moskwie i w Łodzi wierzą są grobi przedstawicieli polskiego państwa podziemnego, którzy zmarli w radzieckich łagrach. Takich miejsc pamięci są setki w całej Rosji, tłumaczy szef sekcji polskiej Stowarzyszenia Memoriał Aleksander Gurianow. Cmentarzy jest dosyć dużo, z tym, że myślę, że większość z nich jest w takim stanie zapomnienia. Tysiące polskich cmentarzy powstało w całej Rosji, gdy najpierw na rozkaz cara, a później władz radzieckich wywożono Polaków w głąb rosyjskiego terytorium, często w Kuchonta i Gekcie, nie mieli szans na przeżycie. Wciąż w leśnych ostępach myśliwi odnajdują mogiły Polaków. Starzy ludzie opowiadali, że w Tajce mieszkało wielu zesłańców. Jak wędruje się przez las, to można natknąć się na zapomniane cmentarze, gdzie widać krzyże, a nawet całe pomniki. Tylko na niektórych cmentarzach zapłonęły wczoraj i dziś znicze, ale rosyjska Polonia pamięta o wszystkich, którzy spoczęli w rosyjskiej ziemi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Paweł Bartoszek jest pierwszym Polakiem w islandzkim parlamencie. Były mieszkaniec Sanoka został wybrany w wyborach, które odbyły się 29 października. Mieszkał w Sanoku od 3 roku życia przez 5 lat. W Islandii mieszka od 8 roku życia. Z zawodu jestem informatykiem i matematykiem. Pracuję w firmie IT. Ponadto piszę też artykuły do jednej z najbardziej popularnych gazet islandzkich, Fréttablaðið. To są artykuły opiniotwórcze. To, co o tym w danym tygodniu myślę. Czyli jestem też felietonistą. To są takie moje dwa zawody. Moją życiową partnerką jest Islandka, która języka polskiego nauczyła się na kursie w Polsce. Mamy dwóch synów, powiedział Paweł Bartoszek. Oczywiście dla Islandczyków jestem Polakiem. Jeśli chodzi o tożsamość w pewnym sensie, to tak samo jak się mówi Amerykanin pochodzenia polskiego, to jestem Islandczykiem pochodzenia polskiego. Mam teraz dwójkę dzieci. Ponieważ rozmawiam z moimi synami po polsku, to jest trochę języka polskiego w domu. No ale my generalnie rozmawiamy sobie po islandzku. Paweł Bartoszek reprezentuje liberalno-centrową partię Odrodzenie. Kandydował z ramienia tego ugrupowania z drugiego miejsca w okręgu Reykjavik Południe. Islandzki parlament jest uznawany za najstarszy dotychczas istniejący parlament. Został utworzony w 1930 roku. Liczy 63 posłów. Po trzęsieniach ziemi, jakie od sierpnia nawiedziły środkowe Włochy, priorytetem jest w tej chwili opieka nad dziesiątkami tysięcy osób, które pozostały bez dechu nad głową. Władze zamierzają zakwaterować wszystkich w hotelach nad morzem. Ugięły się jednak wobec żądań tych, którzy nie zamierzają opuścić swoich stron. Obrona cywilna ma w tej chwili pod opieką około 25 tysięcy osób. Większość, ponad 15 tysięcy, przebywa jeszcze na terenie swojej gminy. Nie tylko dlatego, że przewóz do kąpielisk nad Adriatykiem przebiega powoli. Również z tego powodu, że część ludzi nie chce słyszeć o tym, by oddalić się na dłużej od swego domu, sklepu, warsztatu czy gospodarstwa rolnego. I tak mimo wcześniejszych zapewnień, że na terenach nawiedzonych przez ostatnie wstrząsy nie stanie
rozkładano znowu namioty, w pośpiechu szykowane są dla tych właśnie osób miasteczka namiotowe. Hotele, w których władze zarezerwowały pokoje do kwietnia przyszłego roku, nie są jeszcze przepełnione, choć ci, którzy zgodzili się na to rozwiązanie, bardzo je sobie chwalą i zachęcają do przyjazdu innych znajdujących się w podobnej sytuacji. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. W Unii Europejskiej rozpoczynają się rozmowy w sprawie deklaracji, która ma uratować umowę stowarzyszeniową z Ukrainą. Tę umowę ratyfikowały wszystkie unijne kraje z wyjątkiem Holandii. Nowa deklaracja ma pomóc w rozwiązaniu problemu. Umowa stowarzyszeniowa zbliża Ukrainę do Unii Europejskiej. W 2013 roku brak zgody na jej podpisanie przez ówczesnego prezydenta Wiktora Janukowycza doprowadził do powstania Euromajdanu. Umowa stowarzyszeniowa, w tym także jej część o wolnym handlu, już obowiązuje. Weszła w życie tymczasowo, bo Unia zgodziła się, by nie czekać na zakończenie ratyfikacji. Ten proces przebiegał sprawnie we wszystkich krajach, ale problemy pojawiły się w Holandii. Parlament zgodził się wprawdzie na ratyfikację, ale w kwietniowym referendum obywatele wyrazili sprzeciw. Teraz premier Holandii, nie chcąc blokować umowy, zaproponował dołączenie do niej deklaracji, na którą muszą zgodzić się wszystkie kraje. I w tej sprawie właśnie rozpoczęły się rozmowy. W deklaracji ma być zapis, że umowa stowarzyszeniowa nie jest wstępem do członkostwa Ukrainy w Unii. Nie wiąże się ze zwiększeniem finansowego wsparcia dla tego kraju, ani z automatycznym otwarciem unijnego rynku pracy dla Ukraińców. Rząd w Hadze ma nadzieję, że dokument zostanie wynegocjowany do szczytu w przyszłym miesiącu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie żyje 33 górników uwięzionych pod ziemią po wybuchu gazu w kopalni węgla w zachodnich Chinach. Do wypadku doszło w poniedziałek. Nie udało się uratować żadnego z zasypanych. W chwili tragedii pod ziemią znajdowało się 35 górników. Dwóm udało się wydostać na powierzchnię. Od poniedziałku prowadzono intensywne poszukiwania pozostałych. Agencja prasowa Xinhua podała, że odnaleziono ciała wszystkich 33 górników, którzy zostali uwięzieni pod ziemią po wybuchu gazu. Do tragedii doszło w prywatnej kopalni węgla w pobliżu miejscowości Chongqing w zachodnich Chinach. Chińskie władze wszczęły śledztwo w sprawie przyczyn wypadku. Zarządzono także tymczasowe wstrzymanie prac w małych kopalniach w regionie do czasu sprawdzenia w nich systemów bezpieczeństwa. Chińskie kopalnie uznawane są za jedne z najniebezpieczniejszych na świecie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej. Prognoza pogody. Dzisiaj pochmurno i deszczowo. W górach możliwy śnieg. Temperatura od 4-5 stopni na krańcach północno-wschodnich do 9 na południowym zachodzie. Wiatr na wybrzeżu silny, okresami bardzo silny, w porywach do 85 km na godzinę. Poza tym wiatr umiarkowany i dość silny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. MediaMarkt ma 18 lat. Też masz czasem 18 lat. Teraz na 18 urodziny w MediaMarkt za żelazko Tefal o mocy 2600 W z funkcją strażaka i opatentowanym systemem odkamieniającym zapłacisz jedynie 199 zł, oszczędzając 190 zł. MediaMarkt.pl. Kiedy zaczęły mi wypadać włosy, to nie była jakaś tragedia. Zdarza się, można coś smarować, ale komu by się chciało? Bo można dużo prościej pójść do apteki i kupić szampon Deistwa w czarnej tubie. To żadna filozofia. Zmień szampon na Deistwa i powstrzymaj wypadanie włosów. Masz 1000 spraw na głowie. Jesteś całą dobę w pracy. Dawno nie odpoczywałeś. Pewnie jesteś przedsiębiorcą. Odpocznij dzięki mBankowi, a twoja firma przyspieszy. Pamiętaj, nawet krótka przerwa pozwoli ci działać sprawniej. Odbierz bilety do kina lub wygraj wycieczkę. Dowiedz się więcej w placówkach mBanku oraz na przerwadozysk.pl. Konkurs trwa od 24 października do 30 listopada. Szczegóły i regulamin na przerwadozysk.pl. mBank. Ikona mobilności. To była reklama. 16 minut po godzinie 12 na zegarze w kalendarzu środa, 2 dzień listopada. Jakub Kukla, witam i zapraszam do 14. Polskie Radio 24. Magazyn samorządowy, w którym dziś porozmawiamy o bardzo ważnych nagrodach. Chodzi o nagrody przyznawane za wybitne zasługi dla samorządu. Nagroda została ustanowiona przez Ligę Krajową, a naszym gościem jest Tadeusz Wrona z Ligi
Krajowej właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam Państwa. Mówimy o nagrodzie imienia Grzegorza Palki, która nazywana jest także samorządowym Oscarem. Jest to bardzo ważna nagroda, myślę, dla wszystkich samorządowców. Uważają ją za najbardziej prestiżowe wyróżnienie, dlatego że jest ona nadawana samorządowcom, dla samorządowców, a więc można powiedzieć, że tych, którzy sami doświadczyli tej pracy i doświadczają jej nadal. Dlatego myślę, że jest ona obiektywna i daje tym, którzy otrzymują ją, istotną satysfakcję. Zresztą mówią o tym wyróżnieniu. Poza tym jest to nagroda naprawdę cenna, ponieważ jest to medal ze srebra, wagi około 350 gram, z wizerunkiem Grzegorza Palki, przedwcześnie zmarłego pierwszego prezydenta miasta Łodzi, twórcę Unii Metropolii Polskiej, jednej z najważniejszych organizacji samorządowych ogólnopolskich. I osoby, która, można powiedzieć, nadawała to wielu działaniom samorządowym po powstaniu samorządu, tuż po jego odrodzeniu się w roku 90. Człowiek niezwykle wyczutny, o nim moglibyśmy długo powiedzieć, warto myślę jeszcze o nim powiedzieć. To w dzisiejszym programie. Za chwilę wrócimy jeszcze do postaci Grzegorza Palki. Na chwilę jednak chciałbym się skupić na samej nagrodzie. Pan powiedział, że ona jest cenna również. Myślę, że jednak dla nagrodzonych najważniejszy jest fakt, że zostali dostrzeżeni i wyróżnieni przez innych samorządowców, którzy znają trud i znój tej pracy. Tak, to prawda, bo zawsze kapituła ma bardzo trudny wybór. To kapituły zgłaszane są osoby z wielkim dorobkiem. Mamy przecież samorządy działające na poziomie gmin, powiatów, województw. Mamy całą Polskę. Tych osób jest bardzo wiele. Zresztą myślę, że ten samorządowy jest bardziej dostrzeżony. No nawet w zeszłym roku, kiedy obchodziliśmy 25-lecie odrodzenia polskiego samorządu, to pewnie wszyscy pamiętają, że tak naprawdę pierwsze wolne wybory po II wojnie światowej w Polsce odbyły się 27 maja 1990 roku. To były dopiero pierwsze wolne wybory. Te wybory 1989 roku przecież były wyborami kontraktowymi. Tam tylko 35% Sejmu było wybranych w wyborach. Tutaj po raz pierwszy mieszkańcy wybierali według własnego uznania, według własnego rozpoznania. W 1990 roku powstały rzeczywiście prawdziwe samorządy i znakomicie działające rady gminne. Myślę, że ta pierwsza kadencja była naprawdę czymś wielkim, dlatego że nie było właściwie jeszcze dobrego prawa poza ustawą o samorządzie gminnym i ustawą wprowadzającą. Całe prawo pozostałe było niespójne z tymi rozwiązaniami. Było rzecznictwo, to wszystko się tworzyło rękami i głowami rady pierwszej kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta i właśnie pierwszej kadencji 90. roku. Ponieważ sam byłem też wtedy prezydentem Częstochowej pierwszej kadencji, że to był wielki entuzjazm ludzi. Nikt nie patrzał na diety, jakie zostanie. Szukaliśmy jak najlepszych rozwiązań merytorycznych, a przecież przekształcenia ustrojowe odbywały się w każdej dziedzinie życia, a samorząd gminny, samorząd miejski to jest taka mała Polska, to jest wszystko. A no właśnie, coś ciekawego, emocjonujemy się wyborami prezydenckimi, emocjonujemy się wyborami parlamentarnymi, a to przecież właśnie wybory samorządowe. To jest ten moment, kiedy obywatele wybierają polityków, którzy są najbliżej nich właśnie.
nie można ich łatwo rozliczyć, prawda? Wiadomo, gdzie mieszkają, wiadomo, co robią. Można im łatwiej patrzeć na ręce, można ich łatwiej sprawdzić. Można przyjść na sesję rady, która jest otwarta dla publiczności. Można zainteresować się, na co są wydawane publiczne pieniądze z budżetu gminy, jak wydano te pieniądze, czy ta droga jest zrobiona w terminie, czy zgodnie z deklaracjami, podpisanymi umowami. Tylko, że takich moich nawet analiz wynika, że często jest tak, że mieszkańcy wybierają władzę, a potem, no dobrze, wybraliśmy władzę, zróbcie. My nie mamy za bardzo czasu na sprawdzanie i prosimy was za 4 lata. Myślę, że tutaj jeszcze mamy wiele do zrobienia przy tworzeniu wspólnoty, prawdziwej wspólnoty samorządowej, tak, żeby ta nasza władza, którą zostanie wybraliśmy, była w bliższym kontakcie z mieszkańcami, a z kolei mieszkańcy, żeby mieli no jednak troszkę czasu na to i wcielili czas, żeby się wspólnoty samorządu bardziej dowiedzieć. Dlatego jest zasad powiedział, że minęło 20 lat od pierwszych wolnych wyborów samorządowych. Z jednej strony to już 25 lat, trzeba masz ćwiczenie, z drugiej strony jednak tylko 25 lat, tylko raczej jeszcze musimy się nauczyć, ile rzeczy musimy zrozumieć. No ja myślę, że dzisiaj właśnie po tych 26 latach, bo jesteśmy w roku 16, nie można już mówić, że my się ciągle uczymy. Nie. Proszę zobaczyć, jak profesjonalne działania podejmuje samorząd. Samorząd wie, że jest podejście do obywateli, że pewne rzeczy jeszcze musimy zrozumieć. To jest kwestia właśnie współuczestnictwa. Tutaj jeszcze jest wiele do zrobienia. Natomiast działalność samorządu jest coraz bardziej profesjonalna. Ja to też widzę, jeżeli chodzi o działania wewnętrzne, chociażby audytu wewnętrznego w samorządach, o gospodarkę finansami publicznymi, o inwestycje komunalne. To wszystko, myślę, działa naprawdę coraz lepiej. A jeśli chodzi o nagrodę, ona jest przyznawana od kilkunastu lat, od 19 lat za wybitne zasługi dla samorządu. Kiedy działalność samorządowca zaczyna być działalnością wybitną? No właśnie, to już zawsze ten problem, który ma kapituła, jak powiemy na skutku. Tak, to co nie zawsze jest porównywalne, bo przecież nawet coś małego może być wyjątkowo interesujące, może być Można te rozwiązania na przykład upowszechnić w innych gminach, więc to jest też ciekawe. Zresztą organizacje samorządowe ogólnopolskie są takie miejsce, że właśnie tych wymiany tych ciekawych pomysłów, ciekawych rozwiązań, jak również ciekawych rozwiązań prawnych. To na pewno bardzo pomaga. Zresztą tutaj muszę powiedzieć, że wszystkie ogólnopolskie organizacje samorządowe, które są stroną wspólnej rządów samorządów, są od początku działalności naszej, jeżeli chodzi o nagrodę, które zostały patronami tej nagrody, bo jest Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, również Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej i Związek Powiatów Rzeczpospolitej Polskiej. Oczywiście te dwie organizacje ostatnie łączyły się do organizacji po powstaniu powiatów, ale to już też prawie od początku, bo przecież nagroda została utworzona w 1997 roku. Ale ta współpraca z organizacjami ogólnopolskimi jest też tutaj bardzo, bardzo istotna. Wróćmy chwilę jeszcze do postaci patrona, do Grzegorza Palki, tragicznie zmarłego pierwszego prezydenta miasta Łodzi w III RP. Na czym polegają jego zasługi, że zdecydowali się państwo, aby nagroda nosiła właśnie jego imię? To był człowiek z wielką wizją, która wykraczała poza przyzwyczajenia i urzędników, z którymi pracował w Łodzi jako pierwszy wybrany prezydent miasta Łodzi w 90 roku. Wykraczała poza również środowisko. Trzeba powiedzieć, że Grzegorz Palka był najmłodszym członkiem Komisji Krajowej MSZ Solidarność. W czasach pierwszej Solidarności. Swoją również stwierdzał w stanie wojennym. Potem
normalnego ruchu. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, czas na przegląd portali samorządowych. Alarm z Czujki Czadu zbudził rodzinę. Dzięki urządzeniu rodzina przeżyła na początek przeglądu. Ważna informacja z Radomia. W środę przy godzinie 1.10 w nocy strażacy dostali wezwanie do jednego z mieszkań przy ulicy Sandomierskiej w Radomiu. Zgłaszający informowali, że w ich mieszkaniu u wieżowców uruchomił się alarm w Czujce Czadu. Na miejscu zastaliśmy czteroosobową rodzinę, 38-letniego mężczyznę, jego żonę oraz dwójkę dzieci. Pomiary, jakie przeprowadziliśmy na miejscu, wykazał, że w pomieszczeniu jest stężenie tlenku węgla, mówi oficer dyżurny Radomskiej Straży Pożarnej. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Lekarz zdecydował się zabrać całą czwórkę na obserwację. Życie tym ludziom uratowało właśnie Czujka Czadu. Gdyby jej nie było, mogłoby się skończyć wielką tragedią. Apelujemy o instalowanie Czujek Czadu. Takie urządzenie kosztuje kilkadziesiąt złotych, a może uratować życie, mówi Konrad Leska, oficer dyżurny Radomskiej Straży Pożarnej. A więcej na ten temat na portalu echodnia.eu. I przenosimy się do Trójmiasta. Przewozy regionalne coraz śmielej poczynają sobie w walce o pasażera, także w Trójmieście. Dziś przewoźnik uruchamia kolejne szybkie pociągi na trasie z Trójmiasta do Tczewa. Nowe pociągi pozwolą na uzupełnienie siatki połączeń na odcinku cieszącym się największą frekwencją w godzinach popołudniowego szczytu przewozowego. Ich zadaniem będzie także odciążenie pozostałych pociągów, w których odnotowujemy największe potoki podróżnych, mówi Jan Terdowski, rzecznik oddziału polskiego przewozów regionalnych. O czym więcej na portalu trójmiasto.pl. I na koniec Warszawa. Metro Warszawskie ogłasza konkurs na wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej trzeciego etapu rozbudowy drugiej linii metra. W jego skład wchodzą trzy ostatnie stacje na odcinku zachodnim wraz z zapleczem, czyli stacją techniczno-postojową na Morach. Ostatni zachodni odcinek drugiej linii metra ma powstać do 2023 roku. O czym więcej na portalu transport.myślnikpubliczny.pl. Maciej Wasilewski, bardzo dziękuję. Polskie Radio 24. Jak zarobić pierwszy milion? Na czym polega tajemnica ich sukcesu? Skąd czerpią pomysły? Czego mogą nas nauczyć? Ludzie gospodarki w każdą niedzielę o godzinie 15:15. Autopromocja. Nie do końca rozumiem, dlaczego. Informacje dnia w skrócie. Jest 12:30. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Ministerstwo Obrony Narodowej ujawnia nieznany raport Czesława Kiszczaka i o tym na początek. W serwisie powiemy także o zatrzymaniu gangu wyłudzającego pieniądze metodą na wnuczka i na policjanta. Niemal raz na 5 dni ginie dziennikarz. W informacjach dnia najnowszy raport UNESCO w tej sprawie. Radio 24. Informacje dnia. Ministerstwo Obrony Narodowej ujawnia nieznane dotychczas historykom raporty i korespondencje Czesława Kiszczaka. Jak poinformował dr Sławomir Cęckiewicz, dokumenty pochodzą z lat 1946-1947, kiedy Kiszczak zajmował się w Londynie infiltrowaniem żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie, chcących wrócić do kraju. Kiszczak jako oficer komunistycznego wywiadu wojskowego przygotowywał precyzyjne raporty na temat takich osób, mówił dyrektor Wojskowego Biura Historycznego.
Kiszczak sporządzał praktycznie o każdym z nich szczegółowy raport, rozpoznawał środowisko, z jakiego ci żołnierze ubiegający się o możliwość powrotu do kraju się wywodzili, ich krąg rodzinny, przekazywał informacje na ten temat do kraju. No, są to dokumenty zupełnie niebywałe. Sławomir Cęckiewicz zastrzegł, że to, czy raporty Czesława Kiszczaka przyczyniły się jakoś do prześladowań osób, których dotyczyły, powinno być przedmiotem dalszych badań historyków. Zapowiedział także złożenie wniosku do prokuratury, która sprawdzi, dlaczego odnalezione akta nie zostały przekazane do IPN. Ponad 125 razy wyłudzili pieniądze metodą na wnuczka i na policjanta CBŚ. Sześcioro członków szajki wpadło w ręce funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Do zatrzymania doszło w Warszawie, ale pieniądze z oszustw trafiały do Wielkiej Brytanii. Przestępcy wykorzystywali znany sposób wyłudzania. Dzwonili do osób starszych i udając policjanta prosili o wypłacenie dużych kwot z rachunku bankowego poszkodowanego. Jednorazowo wyłudzali od 5000 zł do 100 tysięcy dolarów, powiedziała informacyjnej agencji radiowej komisarz Agnieszka Hamelusz z CBŚP. Wykonywane były połączenia do osób starszych z prośbą o pomoc przy zatrzymaniu oszustów lub też legenda była taka, że nieuczciwi pracownicy banku będą chcieli wyprowadzić pieniądze z konta tej starszej osoby. Rzecz jasna, osoby starsze wypłacały swoje oszczędności z kont bankowych i przekazywały przestępcom. Spośród dwóch zatrzymanych mężczyzn i czterech kobiet, cztery osoby trafiły na 3 miesiące do aresztu. Grozi im 8 lat więzienia. Łącznie w tej sprawie zatrzymano 12 osób. Niewykluczone są kolejne zatrzymania. Policja przypomina, że prawdziwi funkcjonariusze nigdy nie proszą o wypłacenie pieniędzy z prywatnych kont. Niemal raz na 5 dni ginie dziennikarz, wynika z najnowszego raportu UNESCO. Autorzy dokumentu podkreślają, że w ciągu ostatnich 12 lat w trakcie pełnienia obowiązków służbowych zginęło 827 dziennikarzy. Najwięcej osób straciło życie w strefach konfliktu, głównie w krajach arabskich, takich jak Syria, Irak, Jemen czy Libia. Drugim regionem świata, w którym zanotowano największą śmiertelność dziennikarzy na służbie, jest Ameryka Łacińska. Z raportu UNESCO wynika ponadto, że najbardziej narażeni na śmierć są pracownicy lokalnych mediów. Stanowią oni 90% wszystkich zabitych. Jak podkreślają autorzy dokumentu, dziennikarze są również narażeni na porwania, tortury, zastraszenia czy aresztowania. Raport został wydany w związku z obchodzonym dzisiaj Międzynarodowym Dniem Zakończenia Bezkaralności Popełnienia Zbrodni wobec Dziennikarzy. Polska ambasada i holenderska Polonia pamiętają o naszych żołnierzach poległych w czasie II wojny światowej i walczących o wolność Holandii. Są oni pochowani na ponad 40 cmentarzach. Generał Stanisław Maczek, który wyzwalał spod okupacji niemieckiej i holenderskie miasta, został pochowany w Bredzie. Takie było jego życzenie. Pierwsza dywizja pancerna, dowodzona przez generała Stanisława Maczka, wyzwoliła Bredę pod koniec października 1944 roku po ciężkich walkach, ale bez strat wśród ludności cywilnej. Wielu jego żołnierzy zostało tam właśnie pochowanych. Sam generał Maczek po wojnie pozostał na emigracji. Pozbawiony polskiego obywatelstwa przez komunistyczne władze, osiadł w Szkocji, gdzie w Edynburgu pracował jako barman. Zmarł w 1994 roku i życzył sobie, by pochowano go w Bredzie wraz ze swymi żołnierzami. Teraz grobami maczkowców opiekują się ich dzieci, także holenderska Polonia przy wsparciu ambasady. Co roku zapalane są znicze, mówi ambasador w Holandii Jan Borkowski. To jest dla mnie zaszczyt, że mogę być w miejscu, w którym leżą polscy żołnierze, którzy zapracowali sobie na chwałę Holendrów. To jest także obowiązek. Inne ważne miejsce ze względu na pamięć o Polakach walczących w Holandii to Osterbek, gdzie zostali pochowani żołnierze brygady spadochronowej generała Sosabowskiego. Polegli w bitwie pod Arnem w operacji Market Garden. Beata Płomecka, Polskie Radio. Dzisiaj pochmurno i deszczowo, w górach możliwy śnieg. Temperatura od 4 do 9 stopni. Poza tym wiatr umiarkowany i dość silny. A kolejne informacje dnia o godzinie 13. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Dzień dobry, Jarosław Kociszewski. Zapraszam na Świat w Południe. Dzisiaj rozmawiam o bitwie o Mosul, która wkroczyła w trzeci tydzień. Zmienia się jej charakter z walk na otwartych przestrzeniach wokół miasta. Walki przenoszą się w tereny coraz bardziej zabudowane. Do tego Turcji. Turcja sprawia wrażenie, jakby prezydentowi Erdoganowi brakowało bezpośredniego zaangażowania w tę walkę. Moim gościem jest dr Adam Balcer z Uniwersytetu Europa, gdzie jestem doktorem, ale widok państwa.
Zacznijmy od zmieniającego się charakteru tej bitwy. Z czego to wynika? Że początkowo mówiono o otoczeniu niepełnym po to, żeby wypchnąć dżihadystów z miasta. Teraz pojawiła się informacja o tym, że milicje szyickie będą walczyć o Tel Afar, czyli zamkną Kociuk. To znaczy, że ten pierwszy pomysł się nie sprawdził. Państwo Islamskie stwierdziło, że tak zostaje i będzie bronić miasta upadłego. Z relacji, które do nas dochodzą, wynika, że początkowo ta taktyka działała, to znaczy to i tak nie była decyzja atakujących, tylko to było pytanie, jak zachowa się państwo islamskie. Czy wybierze taką opcję, że wszyscy uciekają, czy wszyscy zostają, nie wybrali opcję pośrednią. Mamy informację o tym, że był intensywny ruch między Irakiem, właśnie północnym Irakiem i Syrią i że właśnie uciekali do Syrii. Możemy założyć, że na przykład jacyś naczelne dowództwo, jacyś ważni ludzie z organizacji. Natomiast teraz już wiem, że część została w mieście, w którym jest według różnych szacunków od 1 do 1,5 miliona nawet ludzi i że trzeba będzie walczyć w walkach miejskich. Stąd mamy informacje o siłach specjalnych, komandosach armii irackiej, którzy od niedawna są już na przedmieściach miasta, a oprócz tego jest ta operacja, o której pan powiedział, czyli właśnie zdobycie Tel Afar, które jest miastem bardzo ważnym ze względu na swoje położenie strategiczne. To jest odcina po prostu Mosul od Syrii. Dokładnie. I oczywiście jest to bardzo delikatna sprawa, co się tam będzie działo, ponieważ pamiętajmy, że chociaż pierwszy rzut oka na mapę Syrii, Iraku, przepraszam, stwarza takie wrażenie, że mamy południowy region szyicki, środek arabski szyicki, potem arabsko-sunicki, następnie Kurdów, no to pamiętajmy, że akurat są często takie wyspy w północnym Iraku, były wyspy szyickie, chrześcijańskie, jazydzi, prawda? No i ta operacja państwa islamskiego, ich sukcesy zdobycie Mosulu wiązały się z zbrodniami, które są czystkami, które są uznawane słusznie za ludobójstwo. Warszawa, Wrocław, to jest różnica. Większość mieszkańców tego Tel Afar nie mieszka tam tylko Arabowie. Tak, bo w Warszawie jest tango pomiędzy Bazarem Różyckiego i Bazarem Szembeka. Którzy są podzieleni na część z sunnitami, część z szyitami. I tam dochodziło, w Tel Afarze doszło do dużej czystki etnicznej i zbrodni wojennych popełnionych przez państwo islamskie na szyitach. Więc jest na przykład pytanie, jak te milicje szyickie, które wiemy już z tego, że jak atakowały miasta typu Faludża, prawda, no to to popełniały zbrodnie. Te policje są też misje, są związane na przykład z Hezbollahem. Tam są też ochotnicy z Iranu i z Libanu, prawda? Nie tylko Irakijczycy. One są fanatyczne, no i są też, no jak to milicje, to są siły paramilitarne, więc jest pytanie, prawda, o to, czy ich działania nie wywołają teraz czystki etnicznej, ucieczki etnicznych, może bardziej religijnej, sunnitów. No mocno, więc istnieje też takie ryzyko, że jeżeli rzeczywiście te milicje zaczną robić znowu to, co robiły w przeszłości, no to tylko wzmocni obronę Mosulu, ponieważ mieszkańcy miasta stwierdzą, że islamskie jest jako mniejsze zło. No mniej się będą bać państwa islamskiego niż zdobywców z Bagdadu. Dokładnie. I tutaj oczywiście jest bardzo ważne, żeby jak najbardziej i działała regularna armia iracka, w której szeregach są sunnici, są niedoreprezentowani, ale są. Ważne jest, żeby aktywni byli też Kurdowie, w których siłach są niedoreprezentowani, ale są Arabowie sunnici. Pamiętajmy, że tam walczą tak, jak mamy ten właśnie taką złożoną strukturę etniczno-religijną, no to tak samo chrześcijanie są w różnych jednostkach, prawda, w poszczególnych siłach. Natomiast no, mamy też, tak, o czym pan wspominał, Turcję, która ma bazę koło Mosulu, między Mosulem a Kurdystanem i która wspiera, szczególnie stworzyła swoje siły zbrojne złożone głównie z Turkmenów, sunnitów i Arabów sunnitów chciałaby brać udział w tej operacji w północnym Iraku. Turcja szczególnie boi się
wzmocnienia partii pracujących Kurdystanu, PKK, czyli organizacji, z którą od lipca zeszłego roku toczy zacięte walki w Turcji i znowu, prawda, po zerwaniu ponad dwa lata rozejmu i te walki są najkrwawsze od lat 90. I pamiętajmy, że PKK ma swoje bazy na północy Iraku w górach Kandil, ale umocniła się w wyniku tych walk z państwem islamskim także w regionie, gdzie byli Jazydzi, gdzie dokonało właśnie państwo islamskie zbrodni wojennych, ludobójstwa Jazyda, Sinjar, tak, który jest też bardzo ważnym miastem, bo jak idziemy z Mosulu w kierunku Syrii na zachód, no to mamy właśnie ten Tel Afar, potem jest Sinjar, region górzysty i tak dalej, więc to może być kolejna ważna baza dla PKK. Stąd oczywiście obawy Turcji związane z tym, że oczywiście Bagdad jest wspierany przez Iran. Bagdad gra twardo i wiadomo, że też Amerykanie nie chcą, żeby Turcja wywołała, prawda, destabilizację Iraku, więc rozumie argumenty Bagdadu, że który nie chce, żeby Turcja się umocniła w tej części. Stąd wypowiedź premiera Iraku Ahmadiego, który stwierdził, że Turcy, bardzo dziękujemy za wsparcie, ale na razie niech ono pozostanie teoretyczne. To jest nawet ostrzejszy język, bo pamiętajmy, że tam było nawet sformułowanie, że w razie najgorszym przypadku Irak jest gotowy do obrony swojej integralności terytorialnej przed Turcją, prawda? Chociaż przed agresją Turcji wojsko jest już na terenie. Jest, to jest około 1000 żołnierzy, no i Turcja skomasowała więcej sił na granicy i pamiętajmy, że prezydent Erdoğan, używa retoryki takiej mocno nacjonalistycznej i nawet uznawany za rewizjonistyczną, ponieważ mówiąc o tym, że obraźliwe, chociaż premier Ahmadiej dokładnie, żeby siedział cicho i zamknął się, prawda, to jeszcze mamy coś takiego, że gra historią w ten sposób, że przypomina, że jak Atatürk rozpoczął, oczywiście jego wiedza historyczna to są bardzo duże białe plamy w jego, można powiedzieć, pamięci, w jego głowie, tak można by to określić. Albo są w głowie, albo one są celowe. Znaczy, to jest wyobrażenie tureckich dyplomatów, że no niestety prezydent Erdoğan traktuje historię jak supermarket i wydaje mi się, że można właśnie a la carte sobie wybierać, co się chce. No i generalnie retoryka jest taka, polityka historyczna. Tak, dokładnie, że odwołuje się do walki Turcji po I wojnie światowej przeciwko traktatowi w Sebr. To był taki traktat jak Wersal, Trianon dla Węgier, prawda? Czyli traktat, w którego Imperium Osmańskie przestało istnieć i doprowadziło do powstania Republiki Tureckiej na czele z Atatürkiem, który został na czele tej walki. No i początkowo, jak spojrzymy na dokumenty tych sił walczących właśnie przeciwko temu traktatowi, no to mówiono o tym, że Mosul i północny Irak powinien być częścią tego państwa nowego, prawda, które miało powstać na gruzach Imperium Osmańskiego i Erdoğan się do tego odwołuje, mówi, że z tego powodu, że te granice są niesprawiedliwe, sztuczne, nie mówię wprost, że to jest nasze, ale że mamy specjalną odpowiedzialność za to, co się dzieje w Mosul. Tak, ale to by było o tyle dziwne, że to by znaczyło, że prezydent Erdoğan ma chrapkę na jeszcze większą liczbę i to jest oczywiście retoryka, która ma przede wszystkim moim zdaniem charakter na użytek wewnętrzny, właśnie podbijanie bębenka nacjonalistycznego. Pamiętajmy, że to, co się niestety dzieje w Turcji, to sytuacja jest coraz gorsza. Mamy taki bardzo otwarty, autorytarny, prawda, osłanie się Turcji w stronę takiego autorytarnego reżimu. Najlepszym przykładem jest to, co stało się z bardzo ważną opozycyjną gazetą Cumhuriyet, prawda, czyli aresztowanie dziennikarzy, a oprócz tego mamy, prawda, taki nacjonalistyczny kurs antykurdyjski, cofanie zmian, które paradoksalnie bardzo poszerzą prawa Kurdów Erdoğan, teraz w ramach walki z PKK i prześladuje, nie ma kija i marchewki, jest tylko kij wobec nim i polega to też na tym, że zdobywa poparcie, odwołują się do takiego twardogłowego nacjonalistycznego elektoratu, współpracują z partią skrajnie prawicową, więc gra tą kartą właśnie taką, można powiedzieć, trochę neoimperialną, są też na przykład taka retoryka, że on mówi, że Turcja jest odpowiedzialna za zarówno ten obszar postosmański, jak i cały świat turecki, prawda? Stąd na przykład ta retoryka, że odkazem po Syberii, chociaż rozsięga daleko, a nie, więc mamy, że to
czynienia wierzę, co możemy nazwać żartobliwie, używając tego sformułowania z języka angielskiego the sky's the limit, prawda? Niebo jest granicą, co jest naprawdę w przypadku kraju, który jest, no jest mocarstwem regionalnym, ale przeżywającym poważne problemy w swoim własnym kraju i w regionie, no jest to naprawdę, ociera się o megalomanię, ale to jest kolejny niestety etap tego negatywnego zjawiska, że to jest świetna, widzimy my na większą skalę coś takiego w Rosji, prawda? To jest podobna sytuacja, że mamy to zastąpienie substytutem takim dla problemów wewnętrznych jest ta megalomania narodowa i nacjonalizm. Czyli tutaj podgrzewanie tego patriotycznego państwa, tutaj trzeba być tak, trzeba na to uważać, bo oczywiście no, pytanie jest, co Turcja może zrobić. Pamiętajmy, że można wejść do Iraku Północnego i zaatakować Kandil, ale to są wysokie góry, gdzie PKK jest świetnie umocniony i to oznacza otwarte rzucenie rękawicy Iranowi, który jest naprawdę ważnym graczem. To się będzie odbywało bez zgody Rosji i Stanów Zjednoczonych. To jest rzucenie rękawicy Bagdadowi i to jest też zepsucie sobie kompletnie relacji z Kurdami irackimi, bo nawet te siły, jak na przykład, prawda, Barzani, prezydent Kurdystanu, który generalnie jest no, bardziej wyczulony na punkt widzenia Turcji, miał z nią dobre relacje, to on nawet mówi, że nie ma prawa Turcja do dokonywania jakichś operacji na terenie Iraku, który jest suwerennym państwem bez zgody stolicy. Zwłaszcza, że Barzani i Kurdowie iraccy dystansowali się od PKK, chcąc zadzierać z Turcją. Tak, zresztą część Kurdów, bo pamiętajmy, że Kurdowie iraccy to nie monolit. Część była bardziej proturecka, jest, a część powiedzmy bardziej proirańska, ale w tej kwestii, jeśli by doszło do takiej interwencji, to bardzo trudno by było Barzanimu przekonać do niej swój taki żelazny elektorat. A Kurdowie, ten kurdyjski rząd regionalny, który jest de facto państwem, de jure jest częścią Iraku, no, jest położony pomiędzy na przykład Sinjarem, gdzie mamy potencjał do tego, że powstałaby kolejna enklawa PKK, a Turcji. Więc nie da się tego zrobić bez przechodzenia przez ziemię kontrolowane przez Kurdów. Jeszcze więcej o tym, że w tej chwili skupiamy się tutaj o kurdyjsko-tureckim na terenie Iraku w kontekście tych osób. Mamy równocześnie wszystko to, co dzieje się w relacjach kurdyjsko-tureckich w Syrii. Gdzie teraz już jest zaangażowany soldat i walczy z Kurda trzeciego frontu, którzy wczoraj ogłosili to otworzenie nowych sił zbrojnych zjednoczonych federalnej armii, która sugerowałaby, że oni jednak chcą daleko posuniętej autonomii wewnątrz przyszłej Syrii. Amerykanie mówią, że ta armia jest bardzo ważna dla kolejnej bitwy, która jest pytanie. Turcy by chcieli na początku, żeby rozwiązała się kwestia w Mosulu, a potem zajmiemy się Iraku, czyli stosunków bezpośrednich w Syrii. Natomiast Amerykanie nie wykluczają, że to można zrobić równolegle, właśnie, że trzeba uderzyć równolegle w te dwie kłopoty. To widzenie militarnego miałoby sens, Turcy by chcieli, żeby to ich armia brała udział w tej operacji. Natomiast no, oczywiście Amerykanie, patrząc na mapę, patrząc na potencjał, postrzeli, żeby nawet nie sama armia turecka, tylko żeby siły opozycyjne w Syrii wspierane przez Turcję. No tylko, że Amerykanie mówią, no dobrze, ale przyjrzymy się na ich potencjał, bo tak naprawdę jedyną siłą, która jest komuraki i ma potencjał i może zdobyć to miasto, no to są syryjscy Kurdowie, współpracujący z częścią. Kilkadziesiąt kilometrów. Tak, są naprawdę blisko. Naprawdę blisko. Bo zresztą to też jest ciekawe, że oczywiście nie zrobią to tego na tej zasadzie, że proszę bardzo, to teraz wyjmiemy ziemniaczki, przepraszam za ten język, z ognia, z ogniska za darmo. Oczywiście, ale to zresztą jest uznanie przez najważniejszych aktorów tego, że Syria ma być drugim Irakiem, bardzo luźną federacją. I zresztą to bardzo ciekawe jest, te relacje są bardzo, bardzo ciekawe, zwłaszcza, że w momencie, kiedy Turcja interweniowała w Syrii, tworząc strefę buforową, pojawiło się zaraz pierwszego, drugiego dnia porozumienie, które mówiło, że Kurdowie powinni dobrze wycofać się z miasta Mehmet, wycofa się za Eufrat. I to zostało wyłącznie w teorii. No nie, nie można tak powiedzieć. Właśnie jest problem, diabeł tkwi w szczegółach. Jak z tego, co mówią Amerykanie, oczywiście można powiedzieć, że im zależy na tym, żeby wyciszyć
życiu spokoić nastroje, ale mówią coś takiego i były też informacje o ruchu wojsk, że według nich Kurdów nie ma w Manbij, tylko są Arabowie współpracujący z Kurdami. Oczywiście Turcja zawsze powie, że drony latają i widziały też jakichś Kurdów, prawda? Zawsze to będzie taki argument, że mamy też siły kurdyjskie. Natomiast rzeczywiście Amerykanom udało się w pierwszych tygodniach tej interwencji tureckiej skierować główne uderzenie na państwo islamskie. Nie doszło do wybuchu walk na dużą skalę między Kurdami a siłami opozycyjnymi wspieranymi przez Turcję. Natomiast od paru dni mamy sytuację taką, że jest co więcej niż nic w rejonie Aleppo. Nawet co do Aleppo właśnie dlatego, że są dwa kantony kurdyjskie, pomiędzy które weszła armia turecka, tak, żeby się nie połączyły. Oczywiście jednocześnie chodziło o to, żeby odrzucić państwo islamskie od granicy, czyli jakby jednym kamieniem trafić dwa ptaki. Natomiast oczywiście problem jest taki, że Turcja mówi, że chce i Manbij zdobyć i na przykład miejscowość Al-Bab, gdzie jest państwo islamskie, i gdzie Irak, prawda? Czyli mamy coś takiego, że Turcja ma cały czas retorykę, że walczy w północnej Syrii po prostu z terrorystami i wrzuca do jednego worka syryjskich Kurdów, którzy Amerykanie mówią, oni są odrębną organizacją od Kurdów tureckich, od PKK, co nie jest w sumie prawdą. Oczywiście można powiedzieć, że formalnie są rozdzielone te dwie siły, ale są ze sobą powiązane i że właśnie to są nasi najlepsi sojusznicy w walce państwa islamskiego w północnej Syrii. Co zresztą prawdą. Co jest prawdą. Mamy strasznie skomplikowaną sytuację i to jest pytanie, co Turcja, na co ona może sobie pozwolić. Oczywiście prezydent Erdogan jest nieprzewidywalny i może przeszarżować, może popełnić błąd, incydent może eskalować. Sytuacja jest niestabilna, ale mam nadzieję, że będą się włączały u niego jakieś takie czerwone lampki, ponieważ kraj jest, no to nie jest Rosja, to nie jest potęga, która może dyktować w jakim stopniu, bo też Rosja nie może sobie na wszystko pozwolić warunki i być traktowana musi znacznie poważniej. I to jest kraj, który na przykład gospodarka ewidentnie turecka, dlatego jest ta zastępcza retoryka, no zaczyna spowalniać. Widać, że ona zaczyna rzęsić, że to jest na przykład najgorszy kwartał od kilku, od ponad, prawda, półtora roku. I to cały czas mówimy jest negatywny. O sytuacji teraz, o zamieszaniu, które dzieje się teraz. A czy w ogóle ktokolwiek ma pomysł na tym, co zrobić później? Bo zostaną te rejony. Państwo islamskie Daesh można zlikwidować, można przywódców zabić, ale sunici, którzy mieszkają w tych rejonach, oni zostaną. I teraz tak, na pewno nie będą chcieli wrócić pod władzę Bagdadu. Na pewno nie będą chcieli wrócić pod władzę Damaszku. Pewnie najbliżej, najmniej rozlanej krwi i rachunek krzywd jest najkrótszy z Kurdami. Do Turcji raczej niekoniecznie. Czy w ogóle są jakieś pomysły, co z tym zrobić? Znaczy pomysły są, można znaleźć sporo raportów, prawda, różnych think tanków i z Bliskiego Wschodu i Zachodu, które próbują przedstawić jakąś, prawda, różne pomysły, co dalej, prawda, co po zakończeniu wojny. Tylko pamiętajmy, że no, sytuacja wygląda w ten sposób, że na Bliskim Wschodzie konflikty wewnętrzne średnio trwają kilkanaście lat. W Iraku mamy od 2003 roku z różną intensywnością, rzeczywiście raz znacznie mniejszą, raz znacznie większą, ale konflikt, wojnę domową. W Syrii zaczęła się w 2011, mamy 2016. Pamiętajmy, że w Libanie na przykład trwała, tak, w Libanie trwała od 75 do 89, 14 lat. Ile trwa wojna z Kurdami w Turcji, prawda? Z PKK od 84 roku z krótkimi przerwami. Więc mamy na pewno pytanie, kiedy to się skończy. I teraz oczywiście patrząc, wracając z poziomu takiego długoterminowego do krótkoterminowego, mamy wybory w Stanach Zjednoczonych przez parę miesięcy. Możliwe, że będą z jakimiś przygodami, jak patrzymy na obu kandydatów. Jeden z nich ma problem, Donald Trump, żeby powiedzieć, że uzna wynik wyborczy, jeśli on nie wygra. I zobaczymy, co będzie po wyborach.
jaka będzie polityka nowego prezydenta, ile będzie trwał ten okres przejściowy. To może być tak, że wielu aktorów uzna, że to jest tak zwane okno możliwości, że tutaj trzeba prowadzić politykę faktów. Znając Bliski Wschód, możemy obstawiać, że dokładnie tak będzie, a potem będzie kolejne okno możliwości, czyli sprawdzamy determinację nowego prezydenta. To również regularnie się odbywa, w związku z tym to nie wróży dobrze na temu, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Już nie mówiąc o tym, że to też jest troszkę dzielenie skóry na niedźwiedzią, bo Mosul nie padł i najbardziej optymistyczne prognozy mówią o 3 miesiącach walk o miasto. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Adam Balcer z Wizy Europa. To wszystko w dzisiejszym Świecie w Południe. Żegna się Jarosław Kociszewski. Do usłyszenia. Reklama. Karol, pani Halina Kielińska, ona o Gęsinie wie wszystko. Dorotka, nikt nie wie wszystko. Zobacz. Lepiej nie gadać, bo takie gadanie, że wie wszystko, to jest średniowieczny zabobon. Nie mówić tak. Nie gadać głupot. I stworzyć takie liceum, gdzie się jedna tylko mija. Żona jawnie, muza w śnie, mijają przed świtem się. Uważajcie, muzy, z Jankiem można tylko na mijankę. Radio Tok FM, Eurokonsulta Barbie Baby Langstrom Extra. Dzisiaj mówimy, proszę Państwa, i o duszy, i o duchy. Teraz już mówimy o duchu, proszę Państwa. Strasznie ciekawe. Nigdy nie mam tego dosyć. Czy ludzie wszyscy dobrze idą do nieba, proszę Państwa? I co będą w tym niebie robić? Piosenkę puścić? Tutaj dziady puszczają piosenkę, to trzeba rozmawiać. Porozmawiajmy o Biblii. Czy wszyscy dobrze ludzie idą do nieba? A co będą tam robić? Jak mogłaby przebiegać taka rozmowa? Wyobraź sobie, że świadek Jehowy imieniem Marek zapukał do drzwi pana Roberta. Wziąwszy pański czepek ranny, prześcieradło. Co będą robić w niebie ci, którzy tam pójdą? Nad kim będą panować ci, którzy będą w niebie? Przyszły raj na ziemi. Już nie będzie niegodziwca. Zapraszam. Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Proponuję śmiech. To mi graj! Hajdże, kozły, nurki, zwroty, sidle, psoty. Aż się wody pod nią mącą. Biblia zaprasza do walki, do zbrojenia się, ale miecz ducha wziąć. Miecz ducha wziąć. Walka duchowa. Walka duchowa. Walka duchowa. Miecz ducha. Miecz ducha. Walka duchowa. Do nieba. Po co oni pójdą? Przegląd prasy w Polsce. Czy wszyscy dobrzy ludzie idą do nieba? Co będą robić w niebie ci, którzy tam pójdą? Marek, gdy myśli pan o przyszłości, to jak się panu wydaje, będzie nam się żyło lepiej czy gorzej, a może nic się nie zmieni? Robert, myślę, że wszystkim nam będzie lepiej, jak pójdziemy do nieba. Marek, nadzieja na życie w niebie jest rzeczywiście czymś wyjątkowym. Biblia dużo o tym mówi. Czy zastanawiał się pan, co będą robić w niebie ludzie, którzy tam pójdą? Robert, będziemy tam przebywać z Bogiem. Marek, brzmi wspaniale. Jednak czy słyszał pan, że Biblia wspomina nie tylko o zaszczytach, jakich dostąpią ludzie w niebie, ale też o ważnym zadaniu, które będą mieli do wykonania? Robert, o zadaniu? O jakim zadaniu mówi?
Marek, mówi o tym Księga Objawienia, 5 rozdział, werset 10, czytamy tam. Uczyniłeś ich Bogu, naszemu królestwem, kapłanami i mają królować nad ziemią. Czy zauważył Pan, czym się mają zajmować osoby przebywające w niebie? No bo tak jak ci chodzą po wernisażach, nic nie robią, to myślą, że świadkowie Jehowy przecież nie chodzą na wernisaże. Tak niebo nie będzie wyglądać. Malować to można namalować właśnie niebo. Nie traćmy nadziei. Robert, z tego co Pan przeczytał wynika, że mają królować nad ziemią. Właśnie, nad kim będą panować? Logika podpowiada, że skoro mają królować nad ziemią, to muszą mieć na niej jakichś poddanych. Po co komu rząd, który nie miałby nad kim panować władzy, sprawować? No tak, ale nie miałoby to sensu. Nasuwa się więc pytanie, nad kim będą królować ci z nieba? No chociażby nad dobrymi ludźmi, którzy będą żyć na ziemi, zanim Bóg ich zabierze do nieba. Byłoby tak, gdyby wszyscy dobrzy ludzie w nagrodę szli do nieba. Ale czy na pewno tak jest? Jeśli nie, wszyscy dobrzy ludzie idą do nieba? Chyba nie ma chrześcijanina, który by w to nie wierzył, w niebo. Chciałbym Panu pokazać, co mówi Psalm 37, werset 29. Mógłby Pan przeczytać ten fragment? Dobrze. Prawi posiądą ziemię i będą na niej przebywać na zawsze. Zauważył Pan, gdzie będą żyć prawi ludzie? Tu jest napisane, że posiądą ziemię. Tak. I to nie na jakiś krótki czas. Czytamy tu, że będą na niej przebywać na zawsze. Może po prostu chodzi o to, że na ziemi zawsze są jacyś dobrzy ludzie. Jedni umierają, drudzy idą do nieba, a kolejni się rodzą. Marek, pewnie wiele osób tak rozumie ten werset, ale może warto wziąć pod uwagę inną możliwość. Czy nie chodzi tutaj o to, że na ziemi będą mieszkać sami dobrzy ludzie i że w ogóle nie będą umierać? No nie wiem. Przyszły raj na ziemi. Przeczytajmy Księgę Objawienia, 21 rozdział, werset 4. Powiedziano tu, co w przyszłości czeka ludzi tych, którzy będą żyć na ziemi. Bóg odszedł z ich oczu wszelką łzę i śmierć już nie będzie, ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie. To, co poprzednie przeminęło. Czy to nie wspaniała perspektywa? Ale mnie się wydaje, że tu jest mowa o życiu w niebie. Nie ulega wątpliwości, że ci, którzy pójdą do nieba, zaznają podobnych błogosławieństw. Ale spójrzmy na ten werset jeszcze raz. Co mówi on o śmierci? Co się z nią stanie? Śmierci już nie będzie. Dokładnie, dokładnie. Skoro czegoś ma już nie być, to znaczy, że wcześniej było, prawda? No oczywiście, ale czy w niebie kiedykolwiek ktoś umarł? Tylko tutaj na ziemi istnieje śmierć. Muszę to przemyśleć. Widzi Pan, Biblia uczy, że tylko niektórzy dobrzy ludzie pójdą do nieba, a wielu innych będzie żyło wiecznie na ziemi. Być może znane są Panu słowa błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. A faktycznie słyszałem coś takiego w kazaniu. Proszę Państwa. Według związkowców jest to spore zagrożenie, bo już w Unii Europejskiej energia jest to blisko 30% tańsza dla przemysłu energochłonnego niż w Polsce. Kazimierz Grojcarek, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, mówi, że związkowcy niemal od 12 lat podnoszą ten problem. Udało nam się Według Solidarności nasze zakłady chemiczne zrobiły już sporo, by unowocześnić swoją produkcję, zmniejszając energochłonność i emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Jednocześnie są wytwarzane coraz bardziej innowacyjne produkty, tym samym coraz mniej wpływają na środowisko naturalne.
Policja ze stolicy stanu Iowa na północy Stanów Zjednoczonych podała, że dwaj policjanci zostali zastrzeleni w nocy w dwóch oddzielnych atakach wyglądających na zasadzki. Jak podaje agencja Associated Press, policjanci około godziny pierwszej w nocy zareagowali na zgłoszenie w sprawie strzelaniny na przedmieściach Des Moines. Na miejscu znaleźli zastrzelonego funkcjonariusza z Wydziału Policji. Po około 20 minutach w Des Moines znaleziono drugiego zastrzelonego policjanta. Associated Press precyzuje, że obaj funkcjonariusze zostali zabici, kiedy siedzieli w swych obozach patrolowych. Na razie nie podano więcej informacji. Dziś zachmurzenie duże, przelotny deszcz, a na Podhalu deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Miejscami, zwłaszcza w centrum kraju, możliwe burze. Na termometrach 3 stopnie w Zakopanem, 6 w Krakowie, 7 w Kielcach, Toruniu i Bydgoszczy. Najwyższa temperatura jest dziś we Wrocławiu, tam 9 stopni, wiatr umiarkowany. Nad morzem także dość silny, porywisty zachodni. Porwy wiatru do 65 km na godzinę nad morzem i do 100 wysoko w górach. Na barometrach w Warszawie 993 hektopaskale. Ciśnienie nie będzie się wahać. To były wiadomości w Radiu Maryja. W dzisiejszych rozmowach niedokończonych podejmiemy temat CETA, szanse i zagrożenia. Naszym gościem będzie pan profesor dr habilitowany Zdzisław Kordel, kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Początek rozmów w telewizji Trwam o godzinie 18.15, kontynuacja w Radiu Maryja o 21.30. Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Łódzki jedwabny szlak. Łódź może stać się jednym z największych centrów przeładunkowych w Europie. O nowych projektach związanych z miastem czytam w naszym dzienniku. Lwowskie Orlęta. Dlaczego walki z Ukraińcami o Lwów w 1918 roku